Jest niedziela, a chwilę temu skończyłem swój czas modlitwy i osobistej Eucharystii i chcę się podzielić z wami dzisiaj takim moim osobistym przemyśleniem, tym, co Pan Bóg mówił do mnie, kiedy miałem z Nim taki osobisty czas, o pułapce, która grozi nam, kiedy idziemy się modlić i kiedy chcemy naprawdę mieć życie modlitewne. Także jeśli się modlisz, albo jeśli chcesz modlić się lepiej, bardziej, głębiej, zapraszam Cię na kwadransik ze Słowem. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Jest niedziela, kiedy spotykamy się w tym kwadransiku ze Słowem, czyli dzień poświęcony Panu, dzień, który jest z założenia dniem, który Pan Bóg daje nam, no właśnie po co? O tym dzisiejszy kwadransik i tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy chcemy spotykać się z Bogiem, pojawiają się na naszym horyzoncie pewne pułapki, czasami dość mocno ukryte. Im dalej idziemy w nasze życie duchowe, im dalej idziemy w nasze życie modlitewne, tym bardziej wróg próbuje gdzieś zakręcić, próbuje gdzieś coś przykryć, próbuje coś przedstawić nam w taki sposób, żebyśmy się nie zorientowali, że jest to jakaś pułapka duchowa i dlatego potrzebujemy mówić do siebie nawzajem, dzielić się swoim doświadczeniem modlitwy, byśmy w te pułapki nie wpadali. Mam nadzieję, że jesteście z nami również na przygotowaniu do Święta Pięćdziesiątnicy. Zaczęliśmy z początkiem tygodnia razem z Danielem Wojdą odkrywać, kim jest Duch Święty. Każdy poranek na kanale na YouTubie, na moim kanale możecie znaleźć rozważania, każdego wieczora na pogłębiarce medytację Słowa Bożego, także jeśli z nami jeszcze nie jesteście, to zachęcamy Was, by dołączyć. Mamy na to 3 tygodnie, już tydzień za nami, wszystko szybko leci, ale myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby zbliżyć się do Pana, żeby wejść w jakąś dyscyplinę duchową, która przybliży nas do Niego samego, do Jego samego, do doświadczania Jego obecności, do doświadczania też Jego bliskości, bo bardzo wielu z nas w tym całym pędzie, w tym całym zamieszaniu, w którym dzisiaj sobie żyjemy, no nie potrafi się odnaleźć w modlitwie. Więc takie krótkie propozycje poranne i wieczorne Wam przedstawiamy i zapraszamy. W opisie możecie wejść też w ten link, który tam będzie, który Was też odniesie do pogłębiarki. Na koniec też odcinka będziecie mogli tam się przetransportować. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, byśmy otworzyli Księgę Wyjścia, 20 rozdział, od 8 do 11 wersetu. I to jest słowo właśnie o dniu szabatu. Dzień szabatu dla Żydów to była sobota. Dla nas chrześcijan katechizm to bardzo taki, myślę, trafny sposób tłumaczy, że naszym dniem szabatu jest niedziela z uwagi na zmartwychwstanie Chrystusa. To Chrystus wyróżnił ten dzień spośród wszystkich innych dni. Jego zmartwychwstanie wyróżniło ten pierwszy dzień tygodnia. To jest dla nas pierwszy dzień tygodnia. Niedziela nie jest ostatnim dniem tygodnia i ostatnim dniem weekendu. Niedziela jest pierwszym dniem dla chrześcijan, bo to jest dzień, w którym spotykamy się z Bogiem, w którym mamy spędzić z Nim czas i o tym za chwilę nieco więcej. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Dlaczego dzisiaj chcę powiedzieć o tym? To jest bardziej dzisiaj takie moje doświadczenie z modlitwy, z jakiejś modlitwy sprzed kilku tygodni i też z tego, co Pan Bóg przypomina mi dzisiaj. Pierwszą rzecz jest to. Zobaczcie, że warto zastanowić się dzisiaj, że kiedy przychodzimy do Pana Boga, tak często przychodzimy do Niego, próbując
coś załatwić. To znaczy, czasami przychodzimy do Niego modlić się o coś. Panie Boże, daj, Panie Boże, proszę Cię, zobacz, taki mam brak, taką mam potrzebę. I myślę, że drugą taką częstą sytuacją jest moment, w którym przychodzimy do Boga po grzechu, po doświadczeniu grzechu, kiedy noga nam się powinie, gdzie zrobimy coś, czego się później wstydzimy. I nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie tak jest, że kiedy zgrzeszę, a zdarza mi się, no to wracam do Boga, często idę do spowiedzi jak najszybciej, żeby się gdzieś tutaj jak najszybciej przyznać do swojej słabości. Mnie spowiedź, sakrament pokuty i pojednania uczy pokory i przyznawania się do swoich błędów, do swoich porażek. Moja natura, czy jakby mój taki stary człowiek, chce uciekać i nie robić z tego jakiegoś tutaj dramatu może, a czasami z drugą stronę. Niektórzy z nas mają takie doświadczenie, że po grzechu się załamujemy. Być może jesteś taką osobą, że zgrzeszysz i już nie masz do siebie sił cierpliwości. Mnie się tak często zdarza. Ale zobaczcie, że za każdym razem, czy kiedy prosimy o coś Boga, czy kiedy jesteśmy po grzechu i idziemy do Niego, wtedy w naszej modlitwie w centrum stawiamy siebie samych. Panie Boże, ja Cię chcę prosić, ja mam taki brak. Boże, modlę się tyle lat o coś. Boże, proszę Cię już tyle lat o to, żebyś coś uczynił, o to, żebyś coś zrobił. Panie, ja zgrzeszyłem, ja nie jestem godny, ja teraz nie mogę do Ciebie przyjść. I mamy taką tendencję do tego, by stawiać samego siebie w środku. I któregoś razu poszedłem się modlić u mnie w pokoju, w domu, i taką myśl, bardzo mocną myśl usłyszałem w swoim wnętrzu. Upewnij się, po co do mnie przychodzisz. Upewnij się, czy przychodzisz do mnie tylko po to i czy nie przychodzisz do mnie tylko po to, by wyznać swój grzech i by o coś mnie poprosić. Bo ten fragment, który przeczytaliśmy, ten fragment o szabacie, jest fragmentem, myślę, który jest bardzo ważny, bo on mówi nam o pragnieniu Pana Boga, że Pan Bóg ma pragnienie, by spotkać się z człowiekiem. Bóg ma pragnienie, by spotkać się z Tobą. I Bóg jest stęskniony za relacją z nami. I zobaczcie, kiedy jedna osoba tęskni za drugą, spotykają się w końcu, a ta jedna ciągle mówi o sobie i ciągle jest ja, można się mocno zmęczyć i rozczarować taką relację. I myślę, że Pan Bóg dzisiaj czeka na nas. I ta nasza przeszkoda, która myślimy, że jest tak wielka, nasz grzech, że jest tak wielki, że on sprawia, że Pan Bóg nie jest w stanie dzisiaj w ogóle wejść z nami w relację, bo nie jesteśmy bezbłędni, nie jesteśmy idealni. I ten grzech robi taki wielki w naszej głowie, taki wielki mur, którego nie jesteśmy w stanie przejść. I mam wrażenie, że Pan Bóg potrzebuje dzisiaj nam być może to dzisiaj powiedzieć właśnie. I dzisiaj nam przypomnieć, że On jest większy od naszego grzechu, że Pan Bóg dzisiaj być może potrzebuje przyjść do Ciebie i Ci powiedzieć: przestań ciągle przychodzić do mnie i gadać o swoim grzechu. Zajmij się mną. Zajmij się relacją ze mną. Zapytaj, co u mnie. I Bóg w naszej modlitwie potrzebuje z powrotem wrócić na pierwsze miejsce. I to jest naprawdę nie takie proste w moim też doświadczeniu wiary, kiedy łapię się na tym czasami po 10, 15, 20 minutach modlitwy, że ja ciągle w tym pokoju kręcę się, czy na tej modlitwie, czy jestem w pokoju, czy gdzie indziej, kręcę się wokół mnie samego. Kręcę się wokół tego, co u mnie się dzieje w życiu, wokół tego, co ja zrobiłem, czego nie zrobiłem, co mi nie wyszło, co mi wyszło, co będzie później. A w modlitwie chodzi o to, by usiąść jak Maria przy stopach Jezusa i po prostu adorować Go, by po prostu On był w centrum. I czasami ta adoracja czy ta modlitwa będzie wyglądała w taki sposób, czasem w inny. Raz będziesz siedział z Nim w ciszy, drugi raz być może będzie Twoją pieśnią uwielbienia, którą będziesz przynosił do Niego. Być może innym razem będziesz czytał słowo i wczytywał się w ten fragment, który będzie Cię dotykał i będziesz wiedział, że Twoje serce jest tak blisko teraz serca Jezusa,
Myślę, że Pan naprawdę ma bardzo wiele sposobów na spotkanie z nami i On chce się z nami po prostu gdzieś dzielić sobą, ale problemem jest to, kiedy stawiamy nasz grzech w centrum, a Bóg jest gdzieś na zewnątrz. Kiedy stawiamy nasze własne chęci, intencje, pragnienia w środkowym po prostu miejscu, w centralnym miejscu Twojej modlitwy, a On jest gdzieś na zewnątrz. I później wychodzimy z modlitwy i nie spotkaliśmy się z Chrystusem. I ta modlitwa nas nie przemienia. Nie wychodzimy z odpoczynkiem w naszym wnętrzu, bo ciągle w głowie są nasze rzeczy. Ja. I może dzisiaj warto sobie w tą niedzielę zadać takie pytanie, kiedy ostatnio usiadłem z Bogiem dla samego Boga. Kiedy ostatnio spędziłem z Bogiem czas na modlitwie dla samego czasu spędzonego z Nim. Nie po to, by coś załatwić, by odmówić kolejną pompejankę, by teraz załatwiać jakieś biznesy, próbować się z Bogiem targować i próbować coś załatwiać. Kiedy ostatnim razem usiadłeś z Nim jak przyjaciel z przyjacielem? Kiedy ostatnim razem mogłeś zapytać Jezusa i zapytałeś Jezusa: Jezu, a co u Ciebie? Czy w ogóle kiedykolwiek w życiu zapytałeś Jezusa, co u Ciebie na modlitwie? Co Ciebie boli, co jest w Twoim sercu, co jest rzeczą, którą być może Ty chcesz się ze mną podzielić. Święci, mistycy mieli takie doświadczenia. Dlaczego Bóg nie mógłby się dzielić swoim sercem z nami, jeśli tylko znajdziemy czas, jeśli tylko damy Mu uwagę, jeśli tylko pozwolimy Mu, by mówił do nas. I to jest, powiem Wam, naprawdę radykalna zmiana na modlitwie. To jest naprawdę odwrócenie naszego życia duchowego do góry nogami. Ale dopiero wtedy nasze życie duchowe zaczyna być prawdziwie życiem w Chrystusie, życiem w relacji z Nim. Czy Chrystus jest dzisiaj w centrum Twojej modlitwy? Czy Chrystus jest dzisiaj w centrum tego, co robisz, tego, co mówisz i tego, jak żyjesz? Panie, pozwól nam dzisiaj, o to Cię prosimy, byś Ty stanął z powrotem w centrum naszej modlitwy, byś Ty z powrotem stał się najważniejszy, byś Ty z powrotem był tym, do którego przychodzimy i z którym chcemy się spotkać. Panie, przepraszamy Cię, że tak wiele razy nasza modlitwa była modlitwą tylko z pozoru i że modliliśmy się tylko pozornie, gdzieś stawiając siebie w centrum, a czasami nasz grzech myśleliśmy, że jest tak wielki, że nie jesteś w stanie się przebić przez niego do nas. A Ty dzisiaj mówisz: zostaw swój grzech, ja wziąłem go na siebie. Zostaw swój grzech, przestań myśleć o swoim grzechu, przestań kontemplować swój grzech, a zacznij kontemplować mnie, zacznij skupiać się na mnie, zacznij stawiać mnie w centrum Twojej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Panie, o to Cię prosimy i dzisiaj Ciebie zapraszamy, przyjdź i wypełnij nas swoją mocą i swoją obecnością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I chcę Cię prosić za każdą osobę, Panie, dzisiaj, która jest z nami w tym kwadransiku. Daj każdemu z nas poczuć tęsknotę Twojego serca za relacją z nami. Byśmy zatęsknili za Tobą i byśmy dzisiaj naprawdę z prawdziwym, głodnym Ciebie sercem zatęsknili i zaczęli Cię szukać z całego naszego serca. O to prosimy w Twoje święte imię. Amen. Kochani, dziękuję Wam za ten kwadransik, pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami również na tej cudownej, wspaniałej akcji 21 dni z Duchem. Zapraszamy Was i na mój kanał, na Pogłębiarkę razem z Danielem Wojdą i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.